Po makaroniku. Michał, jadłeś kiedyś makaronika? Bo to są w ogóle makaroniki z Lidla i one są pyszne. Dostaniecie je w lodówce, wybierz sobie jakiegoś, które chcesz. I one są naprawdę przedobre. Ale nie nadgryzaj każdego, kolego. No jednak spróbowałeś i co? Co teraz? Jest dobry. To co jesz? Dalej? O, to jest skrupło. Dziękuję. W tej rodzinie nikt z nas nie ma umiaru. Zdradzamy im, co robimy? Tak, ale wstajmy. Dzisiaj zabieramy was na przygodę. Naszą przygodę wspólną. Dzisiaj jedziemy sobie samochodem. Daleko, hen, nie zatrzymujemy się. Będziemy jechać przed siebie. Nie wiadomo, gdzie skończymy. Jezus! Bierzemy żonę, całą nieuszkodzoną. I kawa nosem poleciała. No. Cieszysz się? Że... Tak, bardzo! No i super. Chodź, jedziemy dzisiaj na przygodę, zabierzemy was ze sobą i pierwsze co, zanim pojedziemy, to musimy zrobić sobie coś do zjedzenia z tego względu, że uznaliśmy, że nie będziemy kupować nic na fast foodzie tym razem. Tym razem, bo stwierdziliśmy, przeliczając nasze wydatki, że masę kasy wydajemy na właśnie fast foodach, podróży, na zachcianki. A wychodzi na to, że jak robili nasi rodzice kanapki, tak? Pewnie wychodziło im tanio. Smażyli kurczaki. Miałeś kurczaki na pewno w podróży. Tak, utka, tak. Utka w podróży. Kto nie miał? Teraz napiszcie w komentarzu, co jedliście w podróży, gdy wasi rodzice wam serwowali. Zazwyczaj, kiedy nie było jeszcze fast foodów i tak dalej, tego wszystkiego, tych stacji tak dostępnych, tak, jechaliśmy i u mnie zawsze, przepraszam, no, dokończę. Były utka z kurczaka, zawsze był kurczak smażony, zawinięty w pozłódkę. Ale co? Tak po prostu usmażony? No. Bo u nas moja mama zawsze robiła w cebuli. A w cebulce, tak? No w cebulce, oczywiście, że w cebulce. Czy to jakoś zabezpieczało tego kurczaka, żeby dłużej był w tej podróży? Ale nie jakoś... wiem, ale zawsze był kurczak w cebuli. Cebuli do tego kromka chleba. Tak, i on był taki długo pieczony, gotowany w takim sosie jakby, czy czymś. Tak. No pyszne to było, to był kurczak mojej mamy podróżniczy. Tak, podróżniczy kurczak, zawsze taki sam, no. To było super, to było mega pyszne, to było mega świetne. Więc postanowiliśmy wrócić do korzeni i dzisiaj będziemy robić mega czadowe, apetyczne, smaczne, takie kanapki, że jak je zobaczycie, to od razu będziecie chcieli zrobić takie same kanapki, jadąc w podróż. Albo i w domu, bo w domu też możecie sobie je zrobić po prostu. Mamy na to pewien pomysł, żeby kanapki były tak zarąbczaście przepychota, żeby dzieciaki chciały je zjeść. A to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby były na tyle atrakcyjne, żeby dziecko dostając taką kanapkę... I mąż też. I mąż też. Dzisiaj damy się popisać Martusi. Martusia dzisiaj nam przyrządzi pyszne, niesamowite kanapeczki, a ja zajmę się znalezieniem miejsca w trasie, gdzie... Celebrować. Celebrować będziemy tą chwilę. Czy w kościele się czegoś nie koncelebruje? No, będziemy... celebrować tę chwilę jakimś pięknym widoczkiem. Zjemy sobie te kanapki, które Martusia się zaraz przyrządzi. I co? Zaczynamy! Yeah! Mikołaj położył się spać, więc ja tutaj ogarnę, posprzątam i zabieramy się za robienie kanapek, żeby wszystko było już gotowe. Gdy on już wstanie, to jedziemy po prostu. Z samego rana byłam w Lidlu, kupiłam chleb, wszystkie warzywa, które będą mi potrzebne do sałatki, do kanapki. Więc zaraz sobie to wszystko zrobimy. Najważniejszy jest chleb, bo kupiliśmy tutaj chleb na maślance i pierwszy raz żeśmy go jedli u mamy Krzysia, bo ona nam go pokazywała. Mówi, o spróbujcie, mamy super chleb z tatą. I faktycznie, chleb jest bardzo dobry, jest mega smaczny. Po prostu musicie spróbować. I on też ma taki wygląd, zaraz wam go pokażę. O, że idealnie wpasuje się w koncepcję moich super wypasionych kanapek, ponieważ będziemy go nieco inaczej przecinać i inaczej do tych kanapek sobie podejdziemy. Mamy nadzieję, że też was zainspirujemy do zrobienia takich kanapek w domu i wykorzystania w
tym celu właśnie pieczywa z piekarni Lidla, bo naprawdę mają tam bardzo dobre rzeczy, szczególnie bajgle, które wiecie, że bardzo, bardzo kocham i bardzo często je stamtąd biorę. Dokończę sprzątanie, wracam, wyciągnę wszystkie jarzyny, które tutaj mamy i pokażę Wam, jak to będziemy robić. A Wy dajcie znać, czy jak jedziecie w podróż, to robicie swoje jedzenie, bo jestem bardzo ciekawa, czy w taki sposób oszczędzacie, żeby mieć na przykład na późniejsze atrakcje. No bo fajnie po prostu zjeść coś normalnego, a tą kasę wykorzystać na coś ciekawego. Bardzo ważne jest, że chleb z piekarni Lidla wypiekany jest przez cały dzień. Kilka razy dziennie, więc trafiacie na cały czas świeże, chrupiące pieczywo. I teraz będzie najlepszy tego dowód. Chodźcie tutaj bliżej i posłuchajcie. To jest najbardziej sztosowy dźwięk ever. To co? Zaczynamy? Robimy piechotę. Chodźcie. Dla dzieciaków. I najważniejszy tu jest sos, bo w tych wszystkich fast foodowych rzeczach, wiecie, sos jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny i mega smaczny, podbijający smak całej kanapki. I tutaj dwa składniki. Możecie zrobić po prostu majonez plus ketchup. My nie mieliśmy ketchupu, więc użyliśmy sosu łagodnego z naszego przepisnika i wyszło coś sztos. Naprawdę. Pierwszy raz to robiliśmy i aż sami, jak liznęliśmy łyżkę, stwierdziliśmy, dobry smak, więc daję Wam dwie alternatywy, natomiast to jest taki sos, który będzie super podbijał taką jakby wrapową kanapkę, nuggetsową kanapkę. Mega. Dzieciakom będzie smakowało, nawet mi nie wiem, czy jeszcze bardziej nie smakuje niż tamta poprzednia, bardziej wytrawna. A Tobie? Bardzo mi ten sos smakuje, chcę jeszcze spróbować go z czymś. No co ty? Spróbuj. Dokładam? Wyciągam i dokładam? No chyba tak. Naprawdę jest sztos. Bo? Możesz posmarować górę sosikiem. Naprawdę jest dziwnie dobry. No, tak z czapy. Ale jeszcze profesjonalny. Będę dorabiała tego sosu. Jak żuję, to coraz lepszy jest. Jak to wygląda teraz dobrze. Ten sos dopełnił tą kanapkę. Tak. Przepraszam bardzo. Wybaczcie, że poprzednio dałam Wam złe kadry. Pewnie część z Was się zastanawia, jak można było tak chleb pokroić, ale to jest jakby taki fajny sposób. Powiedz, Krzyś też był. Ja byłem sceptycznie nastawiony, ale teraz jak to jadłem tamtą kanapkę poprzednią, którą zrobiliśmy. On wtedy fajnie chrupie, bo mamy całą górę, nie? Naprawdę chrupie bardzo, właśnie tak jak mówisz, jest cała góra, jest skórka duża i bardzo fajnie chrupie.
kanapeczki mamy gotowe. Martusia jeszcze pakuje to w większe torebki, także będziemy sobie po prostu wyciągać z tych większych torebek takie małe torebeczki, które będą bardzo wygodne do jedzenia. Czekamy, aż Mikołaj się obudzi. I pakujemy się i jedziemy. Się już pokażę. Strasznie szurszczysz, nic nie czuję. Ale ja lubię dźwięk takiego papieru. Porozmawiać. Dojechaliśmy do Namestowa, jesteśmy na Słowacji. Mikosław się obudził. Mikosław się właśnie obudził i nie poznaje terenów, nie poznaje napisów, bo wszystko jest po słowacku. Ale auto jest tak samo. Przydałoby się wysłać kogoś na zwiady, czy tam jest sens iść. Ale ubierz się. Dobrze. I weź komórkę, żebym mógł do ciebie zadzwonić, gdyby co. Dobra. Dobra, idę. Nara. Ostrożnie. Okay. Telefon. Mam. Nie ma sensu, nic tu nie ma, jedziemy. No. Ale zdjęcie zrobiłam. Ładnie jest w ogóle, pięknie no, dzisiaj. Dzisiaj jest piękna pogoda i właśnie fajnie, zapnij się. Zapinam. Fajnie to wygląda. To spoko, no nie? I tamta góra. Tak. Można powiedzieć, że dojechaliśmy na miejsce, choć to miejsce nie było zaplanowane. I nie, czy tak jak mówiłem wcześniej, czy nie mówiłem, jesteśmy na Słowacji, nad jeziorem Namestovo. Jeśli dobrze to, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Piękne jezioro, duże jezioro, objechaliśmy go w pół praktycznie. Jeszcze nam został tam kawał drogi, żeby objechać go całkowicie, ale trochę go objechaliśmy. Tak, Martusia teraz ogarnie Mikołaja, ubierze go i pójdziemy sobie na taką ławeczkę. I tam. To jest najdziwniejsze wyjście z samochodu ever. Hello, ding ding pie. I zobaczymy, jakie przygody czekają nas następne. Wyjdziesz tu? I hop. Auta! Auta! Co tam widzisz, Mikuś? Przez te szczebelki? Widzisz tam jezioro? Zobaczcie, jak to wygląda. Znaleźliśmy taką miejscówkę. Mamy tutaj widok na górę, jeziorko. Tutaj mamy blisko dosyć drogę, ale jest bardzo przyjemnie. Mamy miejscówkę do siedzenia i jest super. Fajne miejsce, no. O, co ja tu widzę? Super to jest! Taki, wiesz, piknik w trasie też, no, no nie? Cieszysz się? Fajnie, co? Mamy super miejscóweczkę. Au, super. Mikuś, jak ci się podoba wycieczka? Jak ci przychodzą? Przygoda. Ty nie gadaj, że to masz kapel. Troszkę. Taki piknik powtórzymy na pewno, gdy zrobi się cieplej, bo to jest super. Jechać, no nie? Jeszcze jak ktoś ma taką lodówkę turystyczną. Tak. Sztos. Ale dziura. Wróciliśmy do domu, ja przebrałam się w dres, mówię, takie
przyciszonym głosem, bo chłopaki śpią. Wszyscy popadali po prostu w tej przygodzie. Mikołaj na górze, Krzyś tutaj na sofie. Generalnie wstał dzisiaj o 4:00. Nie wiem, Krzyś ostatnio nie ma w ogóle spania. Że poszliśmy spać po 12:00, a wstał o 4:00. No to spał niecałe 4 godziny, więc się nie dziwię, że padł. A ja stwierdziłam, że zrobię sobie paznokcie, bo już mam mega odrost, zobaczcie. Więc z racji, że mam święty spokój, odpaliłam sobie Pracujące mamy na Netflixie. Suma summarum fajny serial. Ściągnę sobie wszystkie frezarki, lampy i tak dalej. I tutaj się będziemy bawić, także zobaczymy, co wymyślę. Strasznie chodzi za mną French, więc może French? Aktualnie uważam, że ten wzór, który sobie zrobiłam, wyglądał mega, mega ładnie. Tu. I byłam z niego bardzo zadowolona. Mega mi się podobał. Natomiast no, czas na coś nowego, bo już wyglądają fatalnie.